Przyjaciele, ja chciałam się z wami podzielić takim świadectwem, bo w sumie chciałam to zostawić dla siebie, ale wiem, że mam to uwolnić do kościoła. Wiecie, ja miałam spotkanie z Jezusem. Generalnie tydzień temu przyszedł do mnie Jezus w śnie i ja siedziałam sobie na takiej ławce, ale to nie była ta rzeczywistość tutaj fizyczna ziemi, to była rzeczywistość inna. Tam wszystko było takie doskonałe, na liściach. Liście było okryte jakby oliwą. I wiecie, ja siedząc na tej ławce zobaczyłam, że w moją stronę idzie mężczyzna i ten mężczyzna, jak się zbliżył, ja z oddali widziałam, że on po prostu się uśmiecha, ale nie widziałam jakby jego twarzy i pomyślałam sobie, że będę głosić mu Ewangelię i im bardziej on się zbliżał, to przed ławką pojawiała się taka łuna gorąca, wiecie, jak ogień wydaje po prostu takie ciepło, albo jak na pustyni po prostu, to widać taką przezroczystą łunę. I przyszło mi takie słowo, że namaszczenie, nie? I jak on już był bardzo blisko mnie, to ja się zerwałam z tej ławki i podeszłam do niego, ale wiecie, po prostu nie śmieliło mnie, bo kiedy na mnie spojrzał, zobaczyłam po prostu w jego oczach ocean po prostu miłości i patrzył na mnie tak, jak żaden człowiek na mnie na ziemi nie patrzył i nagle znaleźliśmy się przy ławce, przy tej ławce przy stole, bo tam były stoły, a z tyłu była trawa i on siedział i trzymał Biblię w ręku i ta Biblia była z niebieskiej skóry, a ranty były złote i ja w myślach pomyślałam, że ja pragnę po prostu potrzymać tą Biblię w ręku. I nie powiedziałam mu tego, on wyciągnął tą Biblię i mi po prostu dał, jakby czytał moje myśli. I ja otworzyłam tą Biblię i po lewej stronie tej Biblii były napisy duże w języku hebrajskim ze złota. I ja patrzyłam na to, było piękne, ale nie rozumiałam, taki papier pergaminowy, jakby żółtego kolora, na tym te złote litery, a z prawej strony były obrazy w ogóle. I te obrazy, słuchajcie, co otwierałam tą Biblię, to po lewej hebrajski, po prawej obrazy. I ja, kiedy spojrzałam w te obrazy, to tak zanurkowałam po prostu i powiedziałam, Boże, święty Paweł, Maria, a oni tam chodzą, w ogóle żyją mnie. I mówię, Jezu, ona żyje. I jeszcze powiedziałam, Jezu, ona żyje. I on się tak na mnie dalej patrzy z tą miłością i daje mi drugą Biblię. I mówi do mnie, ta Biblia jest dla ciebie. Ona jest napisana w języku polskim. Amen. Tą Biblię czytaj. To jest książka, którą masz czytać. I wiecie, ja w ogóle się obudziłam w domu, jak się obudziłam w domu, to w ogóle powiedziałam, Jezu, przecież to byłeś ty. W ogóle tak powiedziałam, ja cię nie poznałam, chciałam ci głosić Ewangelię. A ty mi mówisz, że ja mam z tobą spędzać czas w słowie. I słuchajcie, ja doświadczyłam tam takiej miłości, że jak spojrzałam w lustro, to tak mi odrzuciło, mówię, bo ja miałam te oczy jak on we śnie. I to tak mnie trzymało dobę. To w ogóle ta miłość, to w ogóle było wszędzie, w każdej mojej komórce we włosach. Ja po prostu chodziłam, ja wszystkich kochałam po prostu taką miłością i ja zrozumiałam, słuchajcie, w tym przekazie jedno, że ja nie uwalniałam miłości do ludzi. Mimo, że cała miłość jest rozlana w moim sercu, ja zobaczyłam w tym śnie po prostu, jak Jezus na nas patrzy. Dla Niego nie było ważne w ogóle stan mojej duszy, dla Niego byłam ważna ja, jako istota, którą On stworzył. Amen. On na mnie patrzył po prostu, słuchajcie, z uwielbieniem. Amen. Tego się nie da opisać i nawiążę do tego, bo to jest tak szybciutko. Ja od tamtej pory, już minęło trochę czasu, w ogóle to dzięki modlitwie Artura, bo on się pomodlił w ogóle, on jest moim liderem, żebyśmy doświadczali takich ponadnaturalnych rzeczy. I ja tego zapragnęłam, bo ja to miałam na samym początku, potem gdzieś to utraciłam, potem się bałam tego, bo nie chciałam na tym siebie opierać i wiecie. I ja po prostu z powrotem doświadczam tych rzeczy. I zaczęliśmy ewangelizację z Mariuszem i z Magdą w Żyrardowie. I wiecie, to jest rynek, specyficzne bardzo miejsce. Tam wiecie, co pani nie powie, a powiem, a ich Siński, a ta śpi z tym, wiecie, rynek po prostu. Tam jest po prostu Kongo, Bajabongo, nie? Wszystkie demony po prostu ze świata. I słuchajcie, i w ogóle oni są bardzo miłośni, odłowscy, nie? Po prostu oni są tak szczerzy ludzie, pełni miłości, kocham ich w ogóle. I wiecie, i Mariusz chciał, żebym z nimi głosiła. Ja w ogóle też to gdzieś miałam w sercu i w ogóle tak się zadziało. I jak poszliśmy pierwszym razem, to te przekupki tam po prostu zaczęły przeklinać. Idź stąd. Tylko wzięłam mikrofon do ręki, jeszcze ustnie otworzyłam, a już po prostu się zaczęło. Ja mówię, proszę pani, my to dla was robimy. I wiecie, i ludzie, i po prostu my zaczęliśmy uwalniać tam miłość. I ludzie pierw z taką agresją stali gdzieś tam po zakupy. I taki jeden pan się odwrócił. A ja w ogóle, wiecie, to się zadziało bez mojego udziału. To Jezus w ogóle mi dał. A ja mówię, pan się tak na mnie patrzy, to ja dla pana zatańczę. Amen. I w ogóle zatańczyłam, a ci ludzie, wiecie, tak się patrzą mnie i ja mówię, ja zatańczę, wie pan dlaczego my jesteśmy, bo my kochamy. I w ogóle tak zaczęliśmy ewangelizować. Słuchajcie, to była trzecia nasza ewangelizacja, jak wchodzimy na rynek, my robimy krok, to te przekupki, co stoją i handlują, dzień dobry, oni normalnie nam sami mówią, słuchajcie, dzień dobry, oni na nas tam czekają.
Ci ludzie na nas tam czekają po prostu. Słuchajcie, to jest niesamowite po prostu, co się dzieje, jak po prostu uwalniamy miłość. Ja zaczęłam uwalniać miłość do mojego syna Natana w taki sposób, jak on jej potrzebował. I wiecie, chciałam się z wami jeszcze na koniec podzielić taką jedną ważną rzeczą, bo mój Natan jest nowonarodzony. To nie jest moja zasługa oczywiście, nie? Ale poprzez miłość moją w ogóle moje dziecko podąża za Jezusem z całego serca i dzisiaj właśnie jest jego wielki dzień, bo dziś będzie się chrzcił po nabożeństwie. Amen. Amen.